wünschen wir uns also von dem 25. Jahrestag, dass wir weiterhin genauso verantwortungsbewusst handeln, wie wir es jetzt geschafft haben. Und dass wir sehr deutlich hinhören müssen, was unsere Nachbarn, unsere Verbündeten und Freunde uns sagen. Ich glaube, wenn wir gut zuhören, dann können wir auch Fehler vermeiden. Ich glaube, dass wir heute auch manchmal, wenn wir die Probleme, wirtschaftlichen Probleme sehen, einfach uns zurücklehnen sollten und denken sollten daran, was erreicht worden ist. Nicht nur immer zu gucken, welche Probleme bestehen noch, sondern lass uns zurückgucken und schauen, was wir gemeinsam Deutsche in Ost und West erreicht haben. Und nicht nur Deutsche in Ost und West, sondern auch im Verhältnis zu unseren Nachbarn, insbesondere zu Polen. Und nochmal uns klar machen, welches Wunder da passiert ist. Tego, żeby Zjednoczone Niemcy utrzymały ten kurs, który przyjęły od początku, to znaczy, że nie fascynują się swoją pozycją europejską, starają się utrzymać moglibyśmy powiedzieć, w pewnej równowadze stosunki z innymi państwami. Ich wünsche, dass die Deutschen weiterhin entspannt bleiben. Die sind nämlich viel entspannter geworden. Als Rheinländer ist es auch gut, wenn man immer Grund hat zum Lachen, also gute Laune. Und sie sollten natürlich schauen, auch wir sollten natürlich schauen, das wünsche ich uns als Deutschen auch, dass wir gut durch die Herausforderungen der nächsten Jahre kommen, denn die werden ja nicht kleiner. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich würde mir für mich und meine Landsleute, für mein Land wünschen, dass wir nicht bescheiden und zurückhaltend werden. Goethe hat gesagt, nur Lumpe sind bescheiden. Da hat er recht. Moim zdaniem to sąsiedztwo polsko-niemieckie jest sprawdzianem funkcjonowania Europy. Także życzyłbym po prostu obu stronom, żeby się siebie nadal uczyły. Dlatego, że i my mamy pewien kamień filozoficzny w ręku, to znaczy doświadczenie Rzeczpospolitej, jeszcze pierwszej, która funkcjonowała 400 lat i świadomość jej siły i jej słabości i jej katastrofy jest dobrym przykładem dla zrozumienia szans i zagrożeń Unii Europejskiej. Z kolei historia Niemiec może nas nauczyć tego, że nawet inteligentne społeczeństwo jest w stanie oszaleć i ściągnąć na sąsiadów i na siebie straszliwe katastrofy. To nie jest tylko sprawa niemiecka, to dotyczy każdego. Także my możemy nawzajem się wiele od siebie nauczyć i równocześnie trochę się nawzajem pilnować. Żebyśmy w przyszłości bardziej mówili o jednoczeniu Europy i żeby ten proces powstawania wspólnej Europy się nigdy nie zatrzymał, bo uważam, że zarówno Ukraina, jak i Rosja są częścią Europy i żeby ten konflikt, który na wschodzie Europy i tak dalej, nie przyczynił się do tego, żebyśmy zaczęli budować nowy mur na wschodzie.